rekolekcje wielkopostne w drodze do Boga. Droga wiary. Nieposłuszeństwo i brak zawierzenia Bogu pierwszych rodziców, Bogu, który przestrzegał ich przed zerwaniem owocu z drzewa zakazanego, sprowadza nieszczęście na Adama i Ewę. Ale jest też początkiem obietnicy, jest tak zwaną błogosławioną winą, jak to śpiewamy w Wielką Sobotę, która równocześnie stała się przekleństwem dla kusiciela. Oto wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastą, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Zwycięstwo nad grzechem, nad szatanem będzie okupione bólem i cierpieniem. Zmiażdżona pięta jest synonimem ogromnego cierpienia. Jednak wolność wyboru pociąga za sobą konsekwencje. Złe wybory pociągają za sobą złe konsekwencje. Pierwszą konsekwencją jest niemożliwość bezpośredniego kontaktu człowieka z Bogiem, jak to było w raju, gdzie Bóg był dosłownie na wyciągnięcie ręki, gdzie można było z Nim rozmawiać, kiedy przechadzał się po ogrodzie. Kolejną konsekwencją było wygnanie z raju na wschód od Edenu, gdzie ziemia została przeklęta z powodu ludzkich złych wyborów. I jedynie w trudzie i pocie można było zdobywać pożywienie. W bólu człowiek się rodzi i w bólu umiera, aby w końcu wrócić do ziemi, z której został wzięty. Bo z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, jak mówi Księga Rodzaju. Spełnienie obietnicy danej pierwszej rodzicom o pokonaniu zła i odkupienia rozpoczyna się od Abrahama. Od Abrahama zaczyna się historia zbawienia. Odkupienie dokonuje się przez wiarę, ale także i poprzez cierpienie. Przez wiarę rodzi się nowy człowiek. Trudno zrozumieć wiarę Abrahama. Tak jak zrozumieć człowieka będącego już w podeszłym wieku, w takim wieku, w którym woli się raczej nie porzucać swojej ziemi, tak jak nie przesadza się starych drzew, który jednak na polecenie Boga zostawia ziemię swoich ojców, aby stać się obcym w ziemi obiecanej. Tam, gdzie udał się Abraham, nie było nic przecież z tego, co przypominało mu jego ukochanie, lata młodości, lata najpiękniejsze, a wszystko nowością swą pobudzało jego duszę do tęsknoty. Abraham jest wzorem człowieka powołanego, gotowego w każdej chwili porzucić wszystko, czym się otacza, aby iść za głosem wołającego go Boga. Abraham jest wzorem wędrowca, jak to mówiliśmy na jednej z pierwszych konferencji. Wędrowca, który w swoim życiu kieruje się nadzieją i wiarą. To wędrowanie Abrama zmieniło go, tak że z czasem staje się Abrahamem. Czytamy bowiem w Księdze Rodzaju: gdy Abraham miał 99 lat, ukazał mu się Jahwe. Abraham padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił: oto moje przymierze z tobą, staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham,
bo uczynię Ciebie Ojcem mnóstwa narodów. Abraham, jego imię, jego postać, jego doświadczenia wiary rzutują na całą Biblię. Imię jego pierwotne, Abram, w języku babilońskim znaczyło ten, który kocha ojca. Natomiast Abraham w języku hebrajskim oznacza ojciec mnóstwa, ojciec wielu narodów. Ale nie to imię jest najważniejsze. Ważniejsze jest to, że Abraham nazwany został przyjacielem Boga. A nawet jedno z jego określeń Boga brzmi: Jam jest Bóg Abrahama. Wiara Abrahama zawiera całego człowieka. Jego emocje, nadzieje, tęsknoty, naiwność i zaufanie, szukanie sensu i celu. Wchodząc na drogę wiary Abrahama, wiary całkowitego zaufania, trzeba dać zmienić sobie imię. Trzeba znać swoje imię teraz i pozwolić Bogu dać mi nowe imię. To oczywiście nie kosmetyczny zabieg. Nawrócenie jest bowiem zmianą wszystkiego, zerwaniem ze starym człowiekiem. Trzeba stać się nowym człowiekiem. Jakby iść z nową tożsamością, z nową osobowością. Dlatego, kiedy wchodzę na drogę wiary, nie mam prawa być tylko sobą, być Abramem, ale Abrahamem. Nie wolno mi jedynie czcić Ojca, czyli wierzyć, ale być Ojcem, czyli budzić wiarę w innych. W następnym zdaniu tego samego widzenia Bóg mówi do Abrahama: sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak, że staniesz się ojcem mnóstwa narodów. I dodaje: przez twoje potomstwo będą błogosławione narody całej ziemi. No ładnie. Abraham jako stary dziadek otrzymuje obietnicę, że Bóg uczyni z niego wielki naród. I że przez niego i jego potomstwo będą błogosławione ludy całej ziemi. Abraham naprawdę musiał mieć wiarę. Wiara to znaczy wierzyć w rzeczy niemożliwe, przekraczające ludzkie rozumowanie, naturalne schematy. Wierzyć to odzyskać zdolność patrzenia w przyszłość. Bo Bóg obiecuje wierność i swoją obecność już na wszystkie pokolenia. I dalej Bóg mówił Abrahamowi: Jam jest Bóg Wszechmogący, służ mi i bądź nieskazitelny. Chcę bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy mną a tobą, i dać ci niezmiernie liczne potomstwo. I ponownie Abram padł na oblicze, a Bóg dalej tak do niego mówił. Zgodnie z tym opisem Księgi Rodzaju, scenę tę przedstawił włoski malarz rokokowy Francesco Zucno, uczeń słynnego Tiepola. Jednak bardziej podoba mi się kompozycja węgierskiego malarza z początku XX wieku, Belibana. Podoba mi się ta burza kolorów i linii. Pokazuje, co mogło dziać się w duszy Abrahama, kiedy usłyszał tą obietnicę. Pismo mówi, padł na oblicze, to zrozumiałe. Ale co wewnątrz jego duszy się działo? Jakaż nienazwana eksplozja uczuć, radości, wdzięczności, dumy. Tylko obraz i muzyka umie to chyba oddać i uchwycić. Nie słowa.
obraz i muzyka świetnie oddają emocje, ale nie pomagają nam zrozumieć wiary Abrahama. Niezwykłość wiary abrahamowej pomógł mi zgłębić dopiero duński filozof Søren Kierkegaard. Pewnego razu żył człowiek, który słyszał w dzieciństwie piękną opowieść o tym, jak Bóg kusił Abrahama. Jak się Abraham oparł kuszeniu. Zachował wiarę i po raz drugi wbrew oczekiwaniom miał syna. Tak rozpoczyna się jedna z najpiękniejszych książek, jakie przeczytałem, pod tytułem Bojaźń i drżenie Sørena Kierkegaarda. Kim był ów człowiek, o którym pisze filozof duński? Nie wiem. Być może miał na myśli siebie samego, albo jest nim Rembrandt, który w swoim malarstwie, w swoich rysunkach nieustannie powracał do tematów związanych z życiem Abrahama. A może postacią tą jest każdy z tych, kto w dzieciństwie zapoznał się z biblijną opowieścią o ojcu, który z pobudek wiary chciał złożyć ofiarę ze swojego syna i ta opowieść przez całe życie nie dawała mu spokoju. Bo jak pisze dalej Kierkegaard, im starszy stawał się ten człowiek, tym częściej wracał myślą do owej opowieści. Zachwyt jego wciąż się wzmagał, a przecież coraz mniej ją pojmował. Te piękne słowa napisał Søren Kierkegaard, prekursor egzystencjalizmu, kiedy miał ukończone zaledwie 30 lat. Był wtedy jeszcze młodym człowiekiem, ale już doświadczonym cierpieniem. Dlatego jest filozofem, którego myśli nie można opisać bez zgłębienia jego życiorysu. Został wychowany w przekonaniu, że umrze zanim ukończy 33 rok życia. Miała to być kara za bluźnierstwo ojca popełnione w okresie jego dzieciństwa. W roku spodziewanej śmierci Kierkegaard napisał w swoim dzienniczku: to przerażające, co dotknęło tego człowieka, który kiedyś jako mały chłopiec, pasąc na jutlandzkim pastwisku, przecierpiał wiele złego. Głodował, marzł i wreszcie stanął na pagórku i przeklął Boga. Człowiek ten nie był w stanie tego zapomnieć nawet w wieku 82 lat. Ojciec wymógł na 10-letnim Kierkegaardzie przysięgę. Miał nigdy nie porzucić wiary, w której został wychowany. Młody Søren żył zatem w domu żarliwej pobożności, w którym funkcjonowało starotestamentalne pojęcie grzechu i kary za niej poniesione. Panująca obsesyjna atmosfera potęgowała fakt, że czworo rodzeństwa Kierkegaarda zmarło, nie doczekawszy wieku Chrystusowego. Søren również żył w przekonaniu, że nie przekroczy w swoim życiu progu 33 lat. Był to pierwszy bardzo znaczący czynnik oddziaływujący na jego filozofię. Kierkegaard, jak chyba każdy człowiek, miał w młodości okres buntu. W wieku 23 lat przerwał studia teologiczne i zaczął prowadzić hulaszczy tryb życia. Odwrócił się od zasad wpajanych mu przez ojca. Co należy rozumieć przez
hulaszczy tryb życia. Głównie to, że przestał zajmować się studiami oraz ograniczył życie do kontaktów ze znajomymi. Chodzili do restauracji i kawiarni, gdzie często się upijali. To z tego powodu Kierkegaard, mimo zamożności rodziciela, wpadł w długi. Interesował się w tym czasie teatrem, operą oraz muzyką. W tamtym okresie jego życie społeczne stało się bardzo intensywne. Wszystko, co wtedy czynił, było skierowane przeciwko ojcu. Chciał prowadzić życie pełne radości, pokazać swój temperament i swoją energię. Raz powodowany namowami przyjaciół udał się do domu publicznego. Krótki pobyt w tym miejscu zakończył się ucieczką w przerażeniu. Prawdopodobnie był to jego jedyny kontakt erotyczny z kobietą. Pod tą datą w jego dzienniku znalazło się tylko jedno słowo, ale trzykrotnie powtórzone: Boże, Boże, Boże. Wszystko zmieniło się w 1838 roku, kiedy niespodziewanie umarł jego ojciec. Według rodzinnego mitu miał on przeżyć wszystkich swoich potomków. Kierkegaard na wieść o tym wydarzeniu wyrwał się z drogi grzechu. Miał wtedy nieco ponad 25 lat. Ból z powodu odejścia ojca zmienił dotychczasowe życie Kierkegaarda. Wrócił na studia, ukończył je pracę doktorską o pojęciu ironii, a o śmierci ojca pisał potem: on odszedł nie ode mnie, ale dla mnie, żeby, jeśli to możliwe, jeszcze coś ze mnie wyrosło. Pod wpływem tego doświadczenia rozpoczął rozważania nad wiarą Abrahama, którego ukoronowaniem jest Bojaźń i drżenie, najpiękniejsza książka o wierze, jaką znam. W swojej Bojaźni i drżeniu Kierkegaard pisał: dlatego podziwiam wiarę Abrahama, którą ze sobą zabrał, wychodząc z Ur Chaldejskiego. Ale podziwiam i tę wiarę, z jaką podjął obietnicę, że jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie, że w jego pokoleniu będą błogosławione wszystkie ludy ziemi. Jakże można było uwierzyć w taką obietnicę, kiedy ma się 90 lat, a na dodatek żona jest bezpłodna? A jednak Abraham uwierzył i pozostał wierny swojej wierze, mimo że upływał czas, mijały możliwości, a obietnica się nie spełniała. Jakże nam, ludziom małej wiary, zrozumieć takie zawierzenie? Ale Bóg nagradza w końcu ufność swoich sług. Kiedy Abraham się zestarzał zupełnie, a Sara, jego żona, stała się pośmiewiskiem ludzi, wtedy właśnie wypełnił się czas. Sara urodziła Abrahamowi syna obietnicy, urodziła Izaaka. I stała się wielka radość w domu Abrahama. Abraham jest wzorem heroicznej wiary, która przeszła przez krańcowo trudną próbę. Bóg w cudowny sposób uczynił rzeczy niemożliwej. Dał syna Abrahamowi w bardzo podeszłym wieku. Syna, którego tak oczekiwał, syna obietnicy, przez którego potomstwo miało spłynąć błogosławieństwo na wszystkie narody. Kiedy Sara urodziła Abrahamowi Izaaka, zapanowała wielka radość w domu Abrahama. Wraz z dorastaniem syna Abraham stawał się coraz starszy, a starzejąc się, coraz większe pokładał nadzieję w swoim synu.